śpiew. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Ojca, ojca dana kompanio, kochana mnie, noc to ja pierwsza nie, o nie. To zacznijmy od tego, czym zajmuje się pan na co dzień? Obsługą śmigłowców w jednostce Nowy Glinik, tam jest lotnisko z 7 Dywizjon Lotniczy. A strzelec to rozumiem takie hop. To jak długo pan jest strzelcem? Strzelcem jestem od roku, w październiku 2009 roku podjęliśmy decyzję o tym, żeby utworzyć taki pluton samodzielny w Opocznie. Zmobilizowało mnie to do tego, że wcześniej powstał taki pluton właśnie w jednostce 2036 w Paradyżu. Więc nasze takie pierwsze zainteresowanie strzelcem miało miejsce wiosną 2007 roku. Jednak dopiero jesienią 2007 roku udało nam się uzyskać zgodę na to, aby dziewczyny także mogły należeć do strzelca i wtedy to wstąpiłyśmy. W strzelcu jestem już około 4 lat. I od kiedy jest pan? Jestem najmłodszy tutaj, ściągnięty przez kolegów też żołnierzy, którzy są w strzelcu. To była propozycja, przyjechałem, zobaczyłem. Spodobało mi się to. Czym się pan głównie zajmuje w strzelcu? Szkoleniem. Szkoleniem młodych? No, raczej zawsze miałem tę kompanię młodego rocznika w wojsku. Powtórzę to, co wcześniej i zawsze mówię wstępującym w nasze szeregi, że jest to po prostu sposób spędzenia czasu troszkę inny niż większość naszej młodzieży realizuje. Czyli jest to sposób taki troszeczkę uczący pewnej samodyscypliny, uczący obowiązku, uczący szacunku nie tylko do rodziców, ale do przełożonych, do kolegów, kształcący współpracę w grupie przede wszystkim. Dzisiaj szkoła praktycznie jest obarczona takim obowiązkiem kształcenia pracy w grupie, no ale to jest różnie wykonywane w poszczególnych oddziałach, czy klasach, czy placówkach szkolnych. W naszym przypadku wygląda to w ten sposób, że po prostu strzelcy muszą sobie pomagać, są do tego zobligowani nie tylko jakąś dobrą wolą, ale czasami również formy troszeczkę przymusu, czyli wydania rozkazu, realizacja jakiegoś zadania wymaga właśnie współpracy i te cechy charakteru później przydadzą się uczniom nie tylko w szkole, ale również w życiu codziennym. Jak Wam się tutaj podoba? Podoba Wam się takie spędzanie czasu? Tak, bardzo nam się podoba spędzenie czasu w strzelcu, ponieważ jest to zupełnie coś innego niż mamy do czynienia na co dzień. Na co dzień jesteśmy zwykłymi dziewczynami, które chodzą do szkoły. Wyglądamy i zachowujemy się jak wszystkie normalne dziewczyny w naszym wieku, a tutaj możemy mieć na sobie mundur i pokazać coś zupełnie innego i bardzo to lubimy. Można się oderwać od nauki również w ten sposób. Bardzo właśnie czasami fajnie się spędza czas, można poznać dużo nowych osób. To jest właśnie ten taki duży plus strzelca. Tylko zabawa, czy też coś poważniejszego? To znaczy tak, hobby przede wszystkim, ale też chęć sprawdzenia siebie i po prostu, no i zabawa też. Czuje się dziewczyna w takim, no bądź co bądź typowo męskim świecie, munduru, strzelania, biegania, musztry. Czujemy się bardzo dobrze, ponieważ dużo dziewczyn, myślę, że może nam zazdrości tego, ale nawet jeśli chciałyby być na naszym miejscu, no to niekoniecznie są na to gotowe. Jeśli razem z innymi strzelcami, głównie chłopakami, bierzemy udział w różnego rodzaju szkoleniach, możemy się poczuć w pewnym sensie jak oni i nie chcemy, żeby traktowano nas inaczej. Zawsze pan chodzi w takim odzieniu?
Nie, to jest akurat strój strzelca wyborowego, tak zwany Gili, strój maskujący do terenu zalesionego, terenu zawiastego. Generalnie chodzi o po prostu manewry w terenie. Proszę mi powiedzieć, jak się pracuje z takimi młodymi ludźmi, z takimi dzieciakami, kiedy trzeba ich nauczyć maszerować, trzeba ich nauczyć posłuszeństwa? Czy to jest trudne zadanie? Ciężko, bardzo ciężko, bo to jest młodzież, troszeczkę inaczej odbiera sposób podejścia do tego. Bo tutaj młodzież, jak można zauważyć, bardziej się interesuje bronią niż takimi podstawowymi zadaniami. Musztra, jakieś inne zajęcia w terenie. Marek Zieliński, dowódca samodzielnego plutonu opoczno-drużynowy. Jacek Borejczyk. Starsza strzelczyni Kamila Małecka. Starsza strzelczyni Julia Policarz. Artur Komorowski, drużynowy. I ostrą szabelkę do boku mego. Dadzą mi chabacik z wyłogami. Szabla mnie łukuje, śmiercię pocałuje. I wysokie buty. Nagle będę... Co jeszcze zrobił?